Witam Was serdecznie w odcinku, myślę, że przez niektórych długo wyczekiwanym, mianowicie poradniku, jak zrobić złote autko w Rocket League. Otóż na samym początku chciałbym powiedzieć, że nie ma nic prostszego, bo wystarczy wybrać odpowiedni lakier oraz kolor. Do tego nie jest potrzebna żadna modyfikacja ani nic takiego, można to zrobić na każdej platformie, oraz nazwy wszystkich lakierów pokażę również w języku polskim. Na samym zakończeniu pojawi się screen z nazwami z języka polskiego w takiej samej lokacji jak tutaj po angielsku, jakby ktoś grał w Rocketa po polsku. No więc bez przedłużania, kolor należy wybrać z trzeciej kolumny drugi rząd albo z trzeciej kolumny trzeci rząd, nie wiem który wam bardziej odpowiada, chyba ten jest taki tak naprawdę złoty, ten to jakieś takie rozjaśnione złoto. Mi się w zasadzie nawet bardziej podoba ten, chociaż to zależy od tego, jaki lakier używamy. I wszystkie trzy lakiery, które tak chyba najlepiej wyglądają, wypadają z właśnie w złotej wersji, wam teraz przedstawię. Na samym początku chciałbym powiedzieć Anodized. Jest to pierwszy lakier, który możecie zdobyć po prostu handlując. On wypadał tam z jakiejś skrzynki, o ile się nie mylę. Na kanale macie również poradnik, jak się tradować, lub jak nie chcecie, to może nadłączyć na naszego Discorda z opisu i tam zapytać, czy ktoś go nie ma na wymianę. Kolejnym lakierem bardzo fajnym jest Brushed Metal, czyli no, szczotkowatny metal, jakoś tak to można przetłumaczyć. On chyba lepiej wygląda nawet w tym jaśniejszym kolorze, ponieważ jest to taki bardziej wyrazisty. Lakier ten, z tego co wiem, był w dodatku Gry Roku. Aczkolwiek dodatek ten został ostatnio, no po prostu przeszedł jako darmowy, publiczny dla wszystkich i każdy powinien go teraz posiadać. Jeżeli jeszcze go nie macie, to myślę, że w przyszłości powinniście go dostać. Jeżeli jestem w błędzie i był on w innym DLC, to możecie napisać, aczkolwiek wydaje mi się, że na 100% wiem dobrze. No i jeszcze trzeci kolor to jest Obsidian, czyli po prostu takie coś. Tutaj chciałbym zaznaczyć, że drugi kolor też się liczy, ponieważ robi taki połysk na lakierze, ale mi się wydaje, że biały jest najciekawszy. No i tak, możecie sobie tutaj przejechać, mi się bardziej podoba ten jaśniejszy. Chyba tylko na Anodized lakierze ładniejszy jest ten ciemniejszy. A to jest kwestia gustu. No więc tak, w tym odcinku to by było w zasadzie na tyle. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, jeżeli chcecie jeszcze jakiś poradnik, czy cokolwiek, no to zapraszam do sekcji komentarzy, do zadawania pytań. Mam nadzieję, że komuś pomogłem, a to by było w zasadzie na tyle. Do zobaczenia, hej!